Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to poganka. Brutalnie ta medytacja uświadomiła mi, że tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj jesteśmy ekspertami w określaniu tego, kto jest poganinem, a kto tym poganinem nie jest. Rozprawianie nad tym, czy ta siostra, czy ten brat już jest wystarczająco pobożny, czy jeszcze nie, czy zasługuje na Pana Jezusa, czy nie zasługuje, czy zasługuje na to, żeby uwolnić go od wpływu złego ducha, czy nie, czy uzdrowić, czy nie, czy pozwolić na to, czy na tamto we wspólnocie, uwielbiamy po prostu to robić. Pełno, choćby i w internecie, różnego rodzaju komentarze nad jakimiś wydarzeniami, osobami, czy choćby i filmami, i próba oceny jednoznacznej, czy to poganin, czy poganka, czy to pogańskie, czy niepogańskie, czy katolickie, czy niekatolickie, czy chrześcijańskie, czy niechrześcijańskie. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, by nie zajmować stanowiska wobec sprzeciwu, na przykład wobec zła, czy zgodności z nauczaniem Kościoła. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że my w tym określaniu, czy ktoś jest poganinem, czy nie, nie dajemy mu prawa do tego, aby wiara w jego życiu była procesem, była drogą, była podzielona na etapy, tylko patrząc przez pryzmat siebie samych, wymagamy, żeby ktoś był w wierze taki jak ja. No i właśnie, a wtedy najczęściej przyczepiamy mu taką plakietkę poganka czy poganin. Niech nas Bóg przed tym strzeże i niech nas błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę. Udostępniajcie, komentujcie. Za to bardzo, bardzo Wam jesteśmy wdzięczni.